Już jest! Prezydent Rafał Trzaskowski! Rafał! 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 Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. Jeszcze... Moi drodzy, tak, oklaski, poproszę. Moi drodzy, zanim poprosimy pana prezydenta Trzaskowskiego o krótką przemowę do nas, ponieważ jest to wydarzenie dla nas wszystkich ogromnie ważne, szczególnie dla nas Gnieźnian liczących na tą swobodę i demokrację, poprosiłbym wszystkich o odśpiewanie hymnu. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, chciałem powitać pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego u nas w pierwszej stolicy, ale zrobiliście to doskonale zamiast mnie, więc jeszcze raz, szanowny panie kolego, bo jesteśmy samorządowcami, pan Rafał Trzaskowski, prezydent miasta Warszawy, mam nadzieję, że niedługo to już się zmieni. Witam pana prezydenta w Gnieźnie, w pierwszej stolicy Polski. W Gnieźnie, które jest dumne z tego, że tu rozpoczęło się wszystko, że tu rozpoczęła się nasza państwowość i że tutaj chcemy swobód obywatelskich, tu chcemy demokracji, tu chcemy naszej lokalnej samorządności. I wierzę głęboko, że dzisiaj te wartości, o których powiedziałem, pan prezydent Trzaskowski jest w stanie nam, jako przyszły prezydent Polski, zagwarantować. Panie prezydencie, Gniezno cię wita jako prezydenta Warszawy, a mam nadzieję, że niedługo jako prezydenta naszego kraju. Dzień dobry Państwu! Bardzo się cieszę, że jestem tutaj wśród Was w Gnieźnie. Dziękuję za przywitanie. Drodzy Państwo, po raz kolejny stoi koło mnie pusta mównica. Już się wszyscy chyba do tego przyzwyczaili, ponieważ pan prezydent Andrzej Duda nie chce debatować. Nie wiem, czy widzieliście wczorajszy dzień. Niestety, drodzy Państwo, to właśnie tak wygląda, że z jednej strony mamy pana prezydenta Andrzeja Dudę, który postanowił debatować sam z sobą i z jedną tylko telewizją, telewizją publiczną, gdzie jak zwykle znał wszystkie pytania, zanim zaczął na nie odpowiadać.
jak zwykle wyuczył się kilku formułek i je przez cały czas powtarzał, a pytania zadawali mu między innymi ludzie, którzy startowali na radnych PiS-u. I tak to mieliśmy niestety do czynienia z kolejną ustawką. Ja w tym samym czasie rozmawiałem z 20 różnymi redakcjami, odpowiadałem na pytania od lewa do prawa, tak żebyście państwo mogli poznać moje poglądy. Ale wiecie co? Niestety telewizji to publicznej nie satysfakcjonuje. A mianowicie oni są przekonani, że jeżeli podajemy wodę komuś, kto się gorzej poczuł, to na pewno to była ustawka. Oni dzisiaj mnie pytali, słuchajcie, dosłownie 2 godziny temu, czy wszyscy ludzie, że podobno wszyscy ludzie, którzy przychodzą na spotkania, czy duża część z nich, to są opłacani statyści. Strasznie dużo tutaj tych opłacanych statystów w Gnieźnie. Ale drodzy państwo, to jest właśnie ta mentalność. Oni myślą, że wszyscy jesteśmy dokładnie tacy sami jak oni. A my jesteśmy inni, my jesteśmy wolnymi obywatelami, jesteśmy uśmiechnięci i przede wszystkim chcemy zmiany. A dzisiaj, drodzy państwo, ta zmiana jest bardzo potrzebna z bardzo wielu powodów. A mianowicie bez przerwy do nas dochodzą przeróżne niepokojące informacje. A to się dowiadujemy, że stan gospodarki jest nie najlepszy i że prawdopodobnie rządzący się szykują do wprowadzania nowych podatków. A to się dowiadujemy od pana wiceministra finansów, że deficyt będzie bardzo duży. A to słyszymy nagle, że być może PiS szykuje się do likwidacji powiatów. Przez cały czas widzimy atak. Przez cały czas widzimy atak na wolne media, na wolne samorządy i na wolnych obywateli. I właśnie dlatego potrzebny jest silny, niezależny prezydent, który będzie patrzył władzy na ręce. Właśnie dlatego potrzebna jest zmiana. Drodzy państwo, jakoś się tak składa, że niestety, ale w państwie PiS wszystko jest do góry nogami. Obiecywali nam na przykład, że po to robią reformę sądów, żeby sądy działały szybciej, a sądy działają wolniej. Opowiadali nam, że zrobią reformę służby zdrowia po to, żeby skrócić kolejki do specjalistów, a według wszelkich statystyk niestety większość tych kolejek się wydłuża. Opowiadali o tym, że będą oddawali więcej autostrad, a okazuje się, że oddają znacznie mniej autostrad niż poprzednie rządy. Obiecywali, że będzie większa wolność prasy, a we wszystkich rankingach spadamy o kolejne miejsca i okazuje się, że tej wolności prasy, wolności mediów jest coraz mniej. Tak dzisiaj wygląda państwo PiS. I trzeba byłoby zapytać pana prezydenta, gdyby tu był. Gdzie są te śmigłowce dla polskiej armii, które obiecywali? Gdzie są te setki tysięcy, o ile nie miliony elektrycznych samochodów? Gdzie są te okręty i statki ze Stoczni Szczecińskiej? I taka lista pytań mogłaby liczyć naprawdę wiele, wiele stron. Tylko niestety nie ma komu odpowiedzieć, bo pan prezydent woli ustawki w TVP. Ale drodzy państwo, to co najważniejsze i to co państwu gwarantuje, to przede wszystkim to, że będziemy patrzyli w przyszłość. Dlatego, że już dosyć oglądania się na to, co było dawno temu i czas zająć się prawdziwymi problemami. Ja dzisiaj jeździłem po Wielkopolsce, rozmawiałem z sadownikami, z rolnikami. Byłem w małej szkole, która kiedyś była gimnazjum i była po to, żeby wyrównywać szanse. I okazuje się, że ta władza, która tak wiele opowiada o wyrównywaniu szans, tak wiele opowiada o wzmacnianiu, jak to się potocznie mówi, Polski powiatowej,
tak naprawdę robi coś dokładnie odwrotnego. Okazuje się, że upadają PKS-y, tak jak tutaj w waszym mieście, że bardzo trudno jest dotrzeć do okolicznych wsi. Okazuje się, że padają kolejne szpitale powiatowe i że jest ich coraz więcej. Okazuje się, że sytuacja w szkołach również jest niewesoła. A czym się zajmował rząd? Głównie atakiem. Atakiem na nauczycielki i nauczycieli, na lekarzy rezydentów, na rodziny osób z niepełnosprawnościami. I chcę wam powiedzieć, że właśnie tego wszystkiego mamy dość. Moi drodzy, jeżeli rozmawiamy o przyszłości, to przede wszystkim trzeba właśnie powiedzieć o tym, że pewna era już minęła. Donalda Tuska już nie ma w polskiej polityce, jak wiecie. I teraz nadszedł czas, żeby w polskiej polityce nie było również Jarosława Kaczyńskiego. Drodzy państwo, bo to, co najważniejsze, to to, żeby prezydent Rzeczpospolitej był osobą całkowicie niezależną. Ja to powtarzam przez cały czas, że ja mogę się co najwyżej bać swojej żony od czasu do czasu. Tak to bywa, jak się ma żonę ze Śląska. Natomiast na pewno, w przeciwieństwie do pana prezydenta, którego tutaj z nami nie ma, ja się nie muszę bać żadnego prezesa. A niestety u pana prezydenta Andrzeja Dudy wszystko działa tylko w jedną stronę, mianowicie pan prezydent odbiera tylko telefony od pana prezesa i wykonuje wszystkie jego polecenia. I może nadszedł czas, drodzy państwo, żeby mieć takie marzenie, że budzimy się po wyborach i ci politycy, którzy doprowadzili do tak wielu sporów, niepotrzebnych podziałów, po prostu znikają z polskiej sceny politycznej. Takie mam marzenie i jestem absolutnie przekonany, że takie marzenie ma większość z was. Moje marzenie to wspólnota ludzi kochających wolność. Wspólnota wolna od nienawiści i pogardy. Wspólnota pełna miłości i szacunku. Moje marzenie dzieje się właśnie tu i teraz. I to jest najważniejsze, że my jesteśmy w stanie tę wspólnotę odbudować. I nawet jeżeli politycy się będą ze sobą spierać, to my znowu uczymy się ze sobą rozmawiać. I wiele tego typu sytuacji, słuchajcie, przez te ostatnie tygodnie, kiedy udało nam się przeprowadzić rozmowę. Nagle wszyscy się obudzili jakby z zimowego snu. Wszyscy są pełni energii, pełni determinacji, pełni marzenia o tym, że Polska znowu będzie otwarta, tolerancyjna, że w niej będą niezależne instytucje, że będziemy się wzajemnie szanować i że prezydent Rzeczpospolitej będzie przede wszystkim stał przy wszystkich, którzy są słabsi, przy wszystkich, którzy są atakowani, przy wszystkich, na których dzisiejsza władza próbuje napuszczać Polki i Polaków. Bo dzisiaj musimy walczyć o Polskę, w której nie ma równych i równiejszych. I w których przede wszystkim należy nam się wzajemny szacunek. I drodzy państwo, możemy poczuć, że właśnie z tej nowej wspólnoty, którą razem stworzymy, wyłoni się nowa Rzeczpospolita. Sprawiedliwa, samorządna, obywatelska, potężna i wolna. I to jest niesłychanie istotne, że przede wszystkim samorządna, dlatego że to właśnie samorządy. I chciałem jeszcze raz podziękować panu prezydentowi za zaproszenie tutaj do Gniezna. Dlatego że to właśnie... Brawa dla pana prezydenta. Bo to właśnie, drodzy państwo, samorządy świetnie wiedzą, w jaki sposób wydawać pieniądze, w jaki sposób pobudzać inwestycje tu i teraz. Bo te inwestycje są właśnie potrzebne tu i teraz.
I dzisiaj to jest niesłychanie istotne, dlatego że czasy idą bardzo trudne. I słyszymy o tym, że rządzący sobie już w tej chwili nie radzą, a zobaczymy, co będzie za miesiąc czy za dwa. I niepotrzebny nam, drodzy Państwo, jest w tej chwili prezydent, który wszystko podpisuje w ciemno i po ciemku. Tylko prezydent, który sam podejmuje racjonalne decyzje. Prezydent, który odważnie walczy o wolność twoją i wolność przyszłych pokoleń. Prezydent, który przede wszystkim łączy, a nie dzieli. I prezydent, drodzy Państwo, który podejmuje racjonalne decyzje. A mianowicie tam, gdzie rządzący chcą naprawdę rozwiązać jakiś problem. I mam nadzieję, że jednak pan prezydent stanie do debaty. Bo pan prezydent mówił jedno. Jeżeli się porozumieją trzy telewizje, to on będzie gotów debatować. Wczoraj w Lesznie były cztery telewizje i 16 innych redakcji. Jednak pana prezydenta tam nie było, ale jeszcze nie jest za późno. Panie prezydencie, przed nami jeszcze 3 dni kampanii. Niech pan stanie do debaty i porozmawiajmy. Porozmawiajmy o wizji prezydentury. Stańmy do debaty. A moja wizja prezydentury jest bardzo prosta, szanowni państwo, a mianowicie tam, gdzie rządzący chcą podejmować racjonalne decyzje i pomóc obywatelom, tam jestem absolutnie gotów, żeby z nimi współpracować. Natomiast tam, gdzie będą chcieli nas dzielić, gdzie będą chcieli obciążenia kolejne nam fundować, gdzie będą chcieli deptać demokrację, gdzie będą chcieli deptać władzę samorządów, tam będzie twarde weto. I bardzo często pada pytanie o wiarygodność, ale ja państwu powiem, na czym polega wiarygodność. A mianowicie pan prezydent Andrzej Duda też mówił o wspólnocie 5 lat temu. Tylko zastanówcie się, szanowni państwo, czy chociaż raz przez te 5 lat swojej prezydentury, poza odbieraniem telefonów od koleżanek i kolegów z PiS-u, był w stanie naprawdę przemówić swoim własnym głosem. Czy chociaż raz był w stanie pochwalić swoich konkurentów politycznych, powiedzieć tak, to nam się wspólnie udało. Czy choć raz był w stanie powiedzieć tak, w jakiejś sprawie myślimy dokładnie tak samo, powiedzieć, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jest kontynuacja polityki naszych poprzedników. Czy chociaż raz był w stanie to powiedzieć? Czy chociaż raz był w stanie skrytykować swoją macierzystą partię czy pana prezesa? Nie. Nie, dlatego że do tego trzeba mieć odwagę i kręgosłup. Natomiast pan prezydent Andrzej Duda niestety tej odwagi nie posiada. I to jest najsmutniejsze. I dzisiaj potrzebna jest nowa solidarność, nowa wspólnota, ale właśnie po to, żeby mieć odważnego prezydenta, który jest w stanie powiedzieć tak, pewne rzeczy nam się udały, pewne rzeczy nam się nie udały. Notabene 5 lat temu przegraliśmy wybory, w związku z tym trzeba jasno powiedzieć, że na pewno udało nam się zmieniać Polskę na lepsze, ale na pewno też popełnialiśmy błędy. Tylko że to wszystko jest przeszłość. Ale trzeba mieć odwagę o tym powiedzieć. Ja mam odwagę również powiedzieć jasno, że pewne czasy już minęły. Mam odwagę powiedzieć, że PiS miewał trafne diagnozy. I tym się właśnie różnimy. Ja jestem w stanie powiedzieć tak, że mimo, że nie głosowałem nigdy na Lecha Kaczyńskiego, to, że prezydent Lech Kaczyński przestrzegał konstytucji, walczył o praworządność, był aktywny w polityce zagranicznej i miał swoje zdanie. Tego jednak nigdy nie usłyszymy od prezydenta Andrzeja Dudy o swoich konkurentach politycznych, bo pan prezydent niestety jest zaprogramowany przez pana prezesa tylko i wyłącznie do udawania pewnego gniewu, do tego, żeby na nas krzyczeć i żeby odpowiadać na pytania, które z góry zostały przygotowane przez TVP. A my zasługujemy na prawdziwą debatę. I dzisiaj, drodzy państwo, właśnie dlatego potrzebne jest spojrzenie w przyszłość. Już wystarczy tego, co było. Słuchajcie, jeżeli ja dzisiaj słyszę,
jak pan premier opowiada o tym, czym jest patriotyzm, jak pan premier zaczyna nas rozliczać i opowiadać o obcych wpływach, to naprawdę w tym momencie muszę krytykować to, co jest chyba najgorsze w polityce, czyli totalną hipokryzję. Bo ja naprawdę panu premierowi nie wypominam tego, że pracował w zagranicznych bankach, że wtedy dbał o interesy banku, a nie o interesy obywateli. Ja mu nie wypominam jego majątku pod warunkiem, że go ujawni, że będzie panowała prawdziwa przejrzystość. Ale naprawdę dzisiaj te ataki, które słyszymy ze strony tych wszystkich polityków, którym głównie zależy na rodzinie, ale swojej własnej rodzinie, a nie na naszych rodzinach. Jak słyszę od polityków, którzy opowiadają nam o patriotyzmie, jak opowiadają o tym, że gdzieś otwarty przetarg wygrała firma z zagranicy i oni nas za to krytykują, a sami sprowadzają miliony ton węgla z Rosji, a sami nie dbają o rozwój przemysłu rodzimego. Przecież obiecywali silny przemysł obronny, obiecywali silny przemysł stoczniowy i co? I nic. I dlatego trzeba tej hipokryzji jasno powiedzieć, że mamy dość i właśnie dlatego potrzebujemy zmiany. I drodzy państwo, nowa wspólnota, nowa Rzeczpospolita, nasze marzenie, nasz cel, nasza Polska. I będziemy Polskę mieli nową, będziemy mieli Polskę uśmiechniętą, tolerancyjną, otwartą. Polskę, w której znowu będziemy mogli ze sobą rozmawiać, jeżeli zagłosujemy na zmianę. I drodzy państwo, chcę wam jasno powiedzieć, że dzisiaj potrzeba tego ostatniego zrywu. Dlatego, że przez te ostatnie tygodnie udało nam się coś niezwykłego, a mianowicie nagle wszyscy zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Zaczęliśmy się samoorganizować. Przecież ta kampania, którą prowadzę, to prawdziwa kampania obywatelska, gdzie ludzie sami organizują kampanię, przekonują ludzi. I dzisiaj wystarczy, że każdy z was porozmawia choć z jedną osobą, przekona nieprzekonanych, przekona tych, którzy wahają się, czy iść na wybory. Zostanie mężem zaufania, bo to bardzo ważne, żeby tych wyborów pilnować. Bardzo ważne, żeby wyborów pilnować i patrzeć na ręce tym, którzy te wybory organizują. I wtedy jestem absolutnie przekonany, że jeżeli to razem zrobimy, to zwyciężymy! I drodzy państwo, to jest możliwe. Jest możliwe, że nastąpi naprawdę prawdziwa debata. Jeżeli pan prezydent Andrzej Duda nie pokaże niestety odwagi i przez te najbliższe 3 dni się nie zdecyduje na debatę, która nie będzie ustawiona, to jedno państwu gwarantuję, że przez te kolejne miesiące i lata będziemy prowadzić debatę, że ja w przeciwieństwie do PiSu i do prezydenta z PiSu będę państwa słuchał. Bo to, co najgorsze, to to, że ta władza nie traktuje dialogu poważnie. Oni wygrali wybory 5 lat temu i jasno sobie o tym powiedzmy. Dlatego, że rozmawiali z ludźmi. Rozmawiali z ludźmi i ich słuchali, tylko że niestety bardzo szybko przestali z ludźmi rozmawiać. I to, co ja gwarantuję, to przede wszystkim dialog, że będziemy mogli ze sobą rozmawiać, że w momencie, kiedy będę proponował konkretne rozwiązania, to najpierw porozmawiam z wami, porozmawiam ze związkami zawodowymi, z przedsiębiorcami, ze specjalistami, że moja kancelaria będzie naprawdę otwarta, apolityczna. Każdy, kto będzie chciał w niej pracować, będzie musiał złożyć legitymację partyjną. To wam obiecuję. Dialog i otwartość, bo takiej właśnie Polski potrzebujemy. Polska sprawiedliwa, samorządna, obywatelska, potężna
i wolna. To są właśnie te najważniejsze przymiotniki, dlatego że dzisiaj, jak patrzymy na politykę zagraniczną, to widzimy, że dzisiejszy rząd przez cały czas snuje pewne sny o potędze, ale nie potrafi jej realizować. Bo sny o potędze, drodzy państwo, realizuje się ciężką pracą, budowaniem koalicji, proponowaniem konkretnych rozwiązań. I tu wam powiem, że tu wspomogę rząd. Będę z nim współpracował, ale najpierw musimy wszyscy nastawić się na te najbliższe 3 dni, na ten ostatni etap. I jak wszyscy zrobimy to razem, to zwyciężymy! I jak mówię, drodzy państwo, że moje marzenie to wspólnota ludzi kochających wolność, to mówię jasno o jednym, a mianowicie o tym, że ja jako prezydent Rzeczpospolitej będę miał tylko i wyłącznie jednego szefa. Nie będzie nim żaden prezes partii. Moim szefem będziecie wy, wolni obywatele. I zupełnie na koniec powiem wam tylko jedno, że jest naprawdę blisko. Wszystkie sondaże pokazują, że jak to się mówi potocznie, idziemy łeb w łeb. I słuchajcie, że być może kilkaset, być może kilka tysięcy głosów zadecyduje o tym, kto wygra. Być może to właśnie wy, zgromadzeni tutaj w Gnieźnie, zadecydujecie o tym, kto wygra. I dlatego jest tak ważne, żeby wszyscy ludzie, którzy kochają Polskę wolną, samorządną i obywatelską, poszli do tych wyborów. A jeżeli to zrobimy, to zwyciężymy! Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie. Pozdrawiam Gniezno! Jeszcze będzie przepięknie i całą Wielkopolskę! Normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Proszę państwa, wszystkie osoby, które mają ochotę zrobić sobie zdjęcie bądź przybić piątkę z panem prezydenckim, razem z prezydentem, będziemy wychodzić tyłem. Tu są barierki ustawione, serdecznie państwa zapraszamy. Na tyłach sceny są ustawione barierki, serdecznie tu państwa zapraszamy. Strach nakazywał cały czas trzymać. Mieszkańcy kraju i wyjeżdżających, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. 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 Dziękujemy Gniezno! Będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze 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 będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Strach nie pozwał głośno o tym mówić.
nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy kraju i wyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. 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 Rafał! 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 Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. 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 Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.